Witam Was w kolejnym vlogmasie, już chyba 20. Coraz bardziej zbliżamy się już do świąt. Jeszcze 4 dni do Wigilii. Czyli jeszcze oprócz tego 4 vlogmasy. Jak widać, jesteśmy na spacerku. Jest godzina 14, a ja dopiero zaczynam dla Was nagrywać. Ale dzisiaj dużo miałam rzeczy do zrobienia. I po prostu nie miałam kiedy zacząć tego vlogmasa. Nie miałam wam już zacząć nagrywać dopiero wieczorem. Był taki wieczorny vlogmas. Ale udało się, że jednak wyszłyśmy jeszcze na spacerek. Dlatego pomyślałam, że nagram wam jeszcze spacer. Bo tak to rzeczywiście chyba byłby dość krótki ten vlogmas. A tu gdzie jesteśmy jeszcze jest biało. Bo tak po ulicy jak już śnieg stopniał. Ale tu jest jeszcze biało. Sonieczka Mikołajek. Maja też. I idziemy przed siebie. Idziemy znowu do lasku. Jakiś czas temu byłyśmy tutaj. Ja nie wiem, czy coś ciekawego będzie miała wam tutaj do nagrywania, ale no będziemy sobie szły na tutaj miejsce, gdzie wieski przekazują sobie ważne wiadomości, coś w rodzaju Facebooka albo Messengera psiego. Skierowałem się już w tych samych miejscach. Tu muszą też wywąchać, muszą odczytać wiadomości, a potem znowu odpowiedzieć. Ponieważ pieski robią podobnie. Mają tu gdzieś wykopać. Znowu zapachy. Schodzimy z góry. Maja idzie pierwsza. Sonia chyba za mną idzie, więc też ją wam zaraz pokażę. O, tutaj idzie szkoletka. I idziemy na dół. Jest tutaj troszkę. Bardzo zimno dzisiaj. Słychać jakieś koguty. Zobaczcie, Maja na nas czeka. Nie zostawia nas tak zupełnie. Musi się pod drzewkiem. Sonieczka może poprawić ten kapturek. Tak wygląda to z każdej strony. Malutki lasek. O, tu też mamy drzewa. Tam druga górka. I w tle cały czas będzie nam piał kogut. Bo tu niedaleko jest, są domki. Ludzie mają zwierzaki, kury, koguty. Kiedyś kura wyszła poza ogrodzenie i Maja chciała ją dogonić, złapać na rosół. Bo wiecie, że Maja uwielbia kaczki i kury gonić. A nie wiem, za czym Soniusia. Coś sobie szukała. Takie duże drzewo. Cięte. Jak tędy zejdziemy, to będziemy szły tą drogą, która jest przed nami. Majka już gdzieś pobiegła. Sonia nie może bez nas łączy, ale jej byśmy nie spuściły. Bo jak ona jest zimna, to już wam mówiłam, że może się wrócić do domu.
więc niebezpiecznie jest jej spuścić w zimę. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. Wróciliśmy przed chwilą ze spaceru i otworzymy kalendarz adwentowy. Otwieramy numer 20 dzisiaj. Sonia już tu pyszczkiem chce mi pomóc. Zaraz zobaczę, co dzisiaj się trafiło. I przysmaczki trafiły się. Były one wcześniej, wiele razy się trafiały, ostatnio już się nie trafiały. Zaraz dziewczynom dam po jednym. Soniczka dostaje oczywiście. Jak zawsze jej smakuje. I Maja drugiego. Już psi kalendarz jest dzisiaj otworzony. Moje otworzę też zaraz. A dziewczyny są zmęczone po spacerze, więc teraz pewnie pójdą spać. Otworzę moje kalendarze. To jest Kinder Bueno. I z Milki, tutaj numer 20. Będzie pewnie cukierek, bo jest malutkie okienko. Jest cukierek z Milki. To są wszystkie rzeczy, jakie trafiły mi się dzisiaj w kalendarzach. Dzisiaj na obiad zamówiliśmy pizzę. Chciałabym Wam teraz powiedzieć coś dotyczącego naszego Instagrama. Ponieważ właśnie już nie mamy Instagrama, położyłam tutaj na chwilę Zuzię na kanapie, bo żebyście chociaż mieli jakieś tło, jak będę Wam to mówić, byście mogli na coś, na kogoś patrzeć. Sonia z Mają leżą w legowiskach, tak więc może Zuzię będziecie podczas tego sobie mogli oglądać. A ktoś włamał się na moje konto na Instagramie, zmienił naszą nazwę, zmienił oczywiście hasło i zmienił maila. Oczywiście ja próbowałam coś z tym zrobić, żeby odzyskać hasło, ale niestety nie udało się. Pisałam też w tej sprawie do pomocy Instagramu, ale sam tu nie uzyskałam żadnej pomocy. Nie stało się to dzisiaj, ale dzisiaj Wam o tym dopiero mówię, ponieważ wcześniej jeszcze miałam nadzieję, że uda mi się odzyskać konto nasze na Instagramie. No a teraz już wiem, że raczej nie. Już oficjalnie Wam mogę powiedzieć, że nie mamy Instagrama. Ten Instagram, który był nasz, mój i który obserwowaliście do tej pory, już do mnie nie należy. Został po prostu skradziony. Ktoś inny tam, nie wiem, czy będzie coś robił, czy usunie zdjęcia. Po co to zrobił, czy chodzi o liczbę obserwujących, nie wiem w sumie o co chodzi. No ale nasz Instagram został skradziony, inna osoba z niego teraz korzysta, nie wiem oczywiście kto. Ktoś się włamał na nasze konto. Na razie nie mamy żadnego Instagramu, nie wiem czy będę zakładać nowy, czy będzie nowy, czy będę wstawiać tam zdjęcia od nowa, czy w ogóle już nie będę miała Instagramu. No bo przyznam, że mnie już to dość zniechęciło.
No i to w sumie chyba wszystko, co chciałam wam powiedzieć. Oczywiście, jeżeli chcecie, to możecie odobserwować nasze tamto były konto, które już nie jest nasze, ale czy oczywiście to już od was zależy. No bo tak jak mówię, ktoś już tam się włamał i ktoś inny z tego korzysta. Jeszcze wam pokażę, jak u nas właśnie przed chwilą zaczął padać śnieg. Nie wiem w sumie, czy to, ale chyba widać, wydaje mi się, że widać. Ciekawe, czy będzie się topił. No ale na razie troszkę pada. Jest teraz godzina 19. Dziewczyny się obudziły, wypoczęły już po spacerze i bawią się zabawkami. Ja właśnie zrobiłam sobie kolację i już będę też się z wami żegnać, tak więc jeżeli ten vlog wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie.